Proszę Państwa, jestem ordynatorem w Szpitalu na Arkońskiej. Tam jestem prezesem Fundacji Zdrowia oraz organizuję co roku Światowy Dzień Chorego. Poza tym w Radzie Miasta jestem przewodniczącą Komisji Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej. Jeden z projektów, który zainicjowałam, to jest projekt Stare Miasto Bliżej Wody, czyli z przebudową układu komunikacyjnego, zorganizowanie kamieniczek, zbudowanie kamieniczek wzdłuż Nabrzeża Weleckiego z kawiarenkami, podobnie po stronie Łasztowni nad wodą i oczywiście przesunięcie ulicy Jana Skolna ze zwolnieniem ruchu. Poza tym ważne bardzo jest dla nas zagospodarowanie i uaktywnienie wysp Śródodrza. Mam na myśli Łasztownię, Wyspę Grodzką, Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną. Mój projekt zgłoszony, jeżeli chodzi o Wyspę Zieloną, to jest zorganizowanie na terenie Wyspy Zielonej Parku Młodzieży, integracyjnego Parku Młodzieży, który będzie skupiał właśnie środowiska akademickie. Kolejny projekt zgłoszony przeze mnie to oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Arkońskim. Ten projekt już został wpisany w propozycje budżetowe na 2015 rok i dalszy. Być może będzie zrealizowany w najbliższej przyszłości. Projekt zagospodarowania Placu Orła Białego, on już jest wykonany, powinien się niedługo rozpocząć proces inwestycyjny. Chodzi o to, żeby zorganizować tam rynek w serce miasta, żeby Akademia Sztuki mogła wyjść na ulicę, studenci malować na rynku, grać, pantomimę przedstawiać, po prostu ożywić trzeba to centrum Szczecina. Pamiętajcie o mnie w najbliższych wyborach. Wasz głos jest ważny, bo ważne są sprawy tego miasta. Miejsce drugie na liście czwartej, Maria Magdalena Herczyńska.